Otwieram uroczystą 54. sesję Rady Miejskiej w Golinie na dzień 20 czerwca 2018. Sytuacja finansowa gminy Golina w 2017 roku kształtowała się dobrze. Zadłużenie gminy spadło o kwotę 469 500 zł. To jest do poziomu 11,43% zrealizowanych dochodów budżetu. Mam nadzieję, że dalsze następne lata będą też kształtować się tak pozytywnie i będziemy pozyskiwać nadal środki zewnętrzne i mam nadzieję, że pan burmistrz będzie dalej prowadził taką umiejętną politykę finansową naszej gminy i będzie dalej taki rozwój następował. W sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Golina za 2017 rok została przyjęta jednogłośnie przy obecności 13 radnych, głosów 13. Warto podkreślenia, budżet to nie jest robi sam burmistrz, wójt czy prezydent, tylko przede wszystkim ludzie podlegli jemu, czy to w placówkach oświatowych, czy również bezpośrednio pracujący w Urzędzie Miejskim, co podkreślenie miejskim, ośrodku pomocy społecznej, w Domu Kultury, ale również w Bibliotece Publicznej. To również zasługa sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych, a przede wszystkim radnych Rady, w tym wypadku Rady Miejskiej w Golinie, ze względu na to, że mieliśmy dużo sesji, nawet nadzwyczajnych, gdzie musieliśmy w krótkim okresie czasu podejmować nowe uchwały, między innymi zmieniające budżet, jak również, co warto jest podkreślenia, że radni głosowali praktycznie jednogłośnie przy zmianach budżetowych, to znaczy przychylali się do propozycji, które w imieniu Urzędu Miejskiego wnosiłem jako projekt uchwał, a następnie do realizacji. W tym miejscu chciałem też podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy na co dzień nam pomagają, bieżącej funkcjonalności, uwagi, jakie zgłaszają bezpośrednio czy do mnie, czy do służb Urzędu Miejskiego w Golinie, do realizacji, czy skargi, czy wszystko to przyjmujemy i naprawdę w tym miejscu chciałem im za to wszystko podziękować, bo dzięki temu miasto i gmina pięknieje, a po to jesteśmy do tego, żeby przychylać się do propozycji i uwzględniać je.